Gdy po raz pierwszy czytałam list od Mariusza, poczułam takie ciepło, jakby ktoś wrzątek na papier wylał i zanurzył mnie w cichym i spokojnym śnie. To słowa kobiety pochodzące z wywiadu z Justyną Kopińską, autorką zbioru reportaży pod tytułem Polska odwraca oczy, a Mariusz, o którym mowa jest w tym fragmencie, to Mariusz Trynkiewicz. Słowa zaś wypowiedziała jego żona, z którą Trynkiewicz w 2015 roku zawarł ślub w ośrodku w Gostyninie. Kobieta od samego początku zdawała sobie sprawę, kim jest Trynkiewicz i jakich czynów się dopuścił. Mało tego, sama pierwsza do niego napisała w 2010 roku. Napisałam list do Mariusza, pisałam głównie o sobie, o tym, że jestem w trakcie rozwodu, nie mam wielu przyjaciół, wolę stać z boku, bo nie ufam ludziom. Odpisał od razu list na kilka stron, bo on jest takim kochanym gadułą. Pisał: ktoś rozrzucił chmury nad parapetem horyzontu i uwiązał je w niewidzialnej sieci ponad zielenią próśb. Odganiam je zaklęciem, otwieram słoiki ze słońcem i wołam Ciebie poprzez niebo. Sytuacja ta może wydawać się na pierwszy rzut oka zupełnie niezrozumiała, zupełnie irracjonalna i incydentalna, jednak jak się dzisiaj przekonamy, zjawisko fascynacji osobami, które dopuściły się nieraz najgorszych z możliwych przestępstw, wcale nie jest aż tak incydentalne, jak mogłoby się wydawać. Mało tego, ma swoją nazwę i nazywa się hybristofilia. Hybristofilia według słownika Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego to seksualne zainteresowanie i pociąg do osób popełniających przestępstwa. W niektórych przypadkach mogą być one skierowane do osób przebywających w zakładach karnych za różnego rodzaju przestępczą aktywność. Hybristofilia jest dość rzadką parafilią seksualną. Parafilią, czyli pewnym zaburzeniem seksualnym, w przypadku którego do podniecenia seksualnego dochodzi w momencie wystąpienia pewnego określonego bodźca i ten bodziec może być nietypowy, może być nieakceptowany społecznie, może wreszcie być nieakceptowany prawnie. Jeżeli chodzi o to, kiedy po raz pierwszy wyodrębniono hybristofilię jako oddzielną parafilię seksualną, to miało to miejsce w 1986 roku, a pierwszym badaczem, który dokonał jej opisu, był John Monet. Pomimo tego, że od pierwszego opisania hybristofilii minęło już trochę czasu, to dotychczas nie została ona włączona do żadnej z klasyfikacji chorób, czy to do klasyfikacji ICD, czy to do klasyfikacji DSM, która charakteryzuje już tylko i wyłącznie zaburzenia psychiczne. Ja podałem przed chwilą definicję słownikową hybristofilii, natomiast ona czasem jest też ujmowana nieco bardziej skrótowo, jako odczuwanie pobudzenia seksualnego wywołane wiedzą o tym, że partner popełnił akt przemocy. Literatury, która w naukowy sposób opisywałaby zjawisko hybristofilii, jest niestety bardzo, bardzo niewiele. Natomiast z tych dostępnych źródeł można dowiedzieć się na przykład, że hybristofilię można podzielić na jej postać pasywną i aktywną. Ta pierwsza postać, czyli pasywna, jest, no, moglibyśmy powiedzieć, mniej niebezpieczna, dlatego że w jej przypadku fascynacja osobą, która dopuściła się bardzo często bardzo poważnego przestępstwa, która przebywa w zakładzie karnym, bardzo często w celi śmierci, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę społeczeństwo amerykańskie. I ta fascynacja zasadniczo opiera się na wysyłaniu jakiejś korespondencji, listów o charakterze miłosnym czy erotycznym, gdzie osoba dotknięta właśnie hybristofilią wykazuje jakąś chęć wejścia w relację z tą osobą, która przebywa w zakładzie karnym. Tutaj należy nadmienić, że jeżeli mówimy o hybristofilii, a w szczególności o jej postaci pasywnej, to będzie ona dotyczyła w zdecydowanej większości kobiet. Bardzo rzadko zdarzają się przypadki hybristofilów, czyli mężczyzn, którzy są dotknięci tego rodzaju parafilią. Nawet jeżeli chodzi właśnie o hybristofilię tę pasywną, to bardzo często
też te kobiety, które wykazują taką fascynację osobami, które dopuściły się jakichś przestępstw, nazywane są grupis morderców. I bardzo często, jeżeli chodzi o hybristofilię pasywną, to kobiety, które są dotknięte tą parafilią, wykazują takie myślenie urojeniowe, które dotyczy tego, że są w stanie zmienić tego sprawcę, są w stanie w jakiś sposób go uratować i być może nawet gdzieś ten ratunek, gdzieś ta chęć zmiany jest w jakimś sensie misją dla takiej kobiety. Hybristofilia aktywna, czyli rzadsza forma tej parafilii, będzie z kolei charakteryzowała się pomocą okazywaną partnerom przy popełnianiu przestępstw, która to pomoc może przybierać różne formy. W przypadku zabójstw może być to na przykład zwabienie ofiary, zacieranie śladów, czy nawet bezpośrednia pomoc przy pozbawianiu życia ofiary. Nazywana jest czasem syndromem Bonnie i Clyda, czyli słynnej amerykańskiej pary, która w latach 30. XX wieku wspólnie dokonywała przestępstw. Na podstawie badań, niestety nielicznych, wyodrębniono kilka powodów, dla których kobiety chcą wchodzić w relacje z mężczyznami odbywającymi kary pozbawienia wolności za najcięższe przestępstwa. I pierwszy powód już wybrzmiał wcześniej, jest to chęć zmiany. Taka kobieta jest przekonana o tym, że będzie w stanie wpłynąć w jakiś sposób na tego mężczyznę, będzie w stanie skorygować, naprostować w jakiś sposób jego osobowość. Drugi powód, bywały kobiety, które wskazywały, że widzą w takim mężczyźnie duże dziecko, czyli dostrzegają jakiś taki dziecięcy pierwiastek w tych osobach i chcą w jakiś sposób ten dziecięcy pierwiastek pielęgnować. Trzeci powód to chęć uzyskania jakiejś korzyści. I tutaj wchodzimy już na nieco inny grunt, bardziej materialny niż emocjonalny, bo były również kobiety, które wskazywały na to, że przyświecał im cel zdobycia jakiejś sławy, rozgłosu, no bo będąc dziewczyną, żoną osoby, która, przypuśćmy, oczekuje na wykonanie kary śmierci, jest przestępcą jakimś takim no, medialnym, którego czyny były gdzieś szeroko opisywane w mediach, no to wówczas taka kobieta też gdzieś w tych mediach może no, na swój sposób zaistnieć. Pojawiały się też głosy nawet dotyczące uzyskania takiej gratyfikacji już stricte materialnej, czyli no, w cudzysłowie dorobienia się na przykład na tym, że o tym mężczyźnie zostanie wydany jakiś film, zostanie wydana jakaś książka, no i taka kobieta też jakąś tam część tych zysków, przychodów ze sprzedaży, z dystrybucji takich materiałów mogłaby uzyskać. Kolejna rzecz to znalezienie idealnego mężczyzny. Idealnego pod takim dość specyficznym względem, czyli takiego, co do którego kobieta nie będzie żywiła jakiejś niepewności, że ją zostawi, ucieknie czy skrzywdzi w jakiś sposób, z prostego powodu, bo taki mężczyzna po prostu cały czas przebywa w jednym miejscu i tym miejscem jest zakład karny. Taka kobieta jest pewna tego, gdzie znajduje się jej mężczyzna, jest pewna tego, że on zawsze tam będzie, jeżeli ona się tam pojawi, tak jak wspomniałem, nie ucieknie, w żaden sposób nie może manipulować, nie może kłamać co do tego, jak spędza czas, z kim spędza czas, gdzie spędza czas. Więc dla części kobiet to jest właśnie taki idealny mężczyzna. Mężczyzna, którego w zasadzie można kontrolować. Ponadto też tutaj już takim ubocznym produktem, w cudzysłowie, tego, że taki mężczyzna znajduje się w zakładzie karnym, jest to, że dla części kobiet po prostu odpada część jakichś obowiązków domowych, czy część jakichś zobowiązań, które związane są z faktem no, chociażby mieszkania z kimś, czyli jakichś takich aspektów związkowych, stricte związanych z dzieleniem z kimś przestrzeni.
Kolejny powód to niemożność znalezienia partnera w inny sposób, a więc jest to pewnego rodzaju być może ostateczność, kiedy niektóre z kobiet już może wyczerpią wszystkie dostępne metody, bardziej powszechne metody, które mogłyby skutkować zawarciem związku, no to decydują się na ten krok, którym jest rozpoczęcie jakichś poszukiwań wśród osób osadzonych. I ostatni powód, który pojawia się w literaturze, to jest taka chęć skonsumowania związku w sposób inny niż tradycyjny. No i tutaj pewnie chodzi o to, że taka kobieta w jakiś sposób no być może czuje się wyjątkowa, dlatego że no, należy do zdecydowanej mniejszości jednak wtedy mimo wszystko. No i to jest ten ostatni powód, który gdzieś pojawia się w literaturze jako powód, dla którego kobiety chcą wchodzić w relacje z osadzonymi mężczyznami. Sheila Eisenberg, która w 1991 roku wydała książkę pod tytułem Women Who Love Men to Kill, przeprowadziła wywiady z wieloma kobietami, które weszły w relacje z osadzonymi w zakładach karnych mężczyznami, i pojawia się dość charakterystyczny profil takiej kobiety. Bardzo często miały trudne dzieciństwo, bardzo często miały jakieś traumy, były często wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie bądź były ofiarami jakichś innych form przemocy. I tutaj pojawia się ten powód, jeden z powodów, o których wspomniałem wcześniej, czyli znalezienie mężczyzny, nad którym taka kobieta będzie miała pełną kontrolę, w sensie tego mężczyzny idealnego, co do którego będzie miała pewność, gdzie się znajduje. I co najważniejsze, takiego mężczyzny, który nie będzie miał fizycznej sposobności, aby ją skrzywdzić. Psychicznej też, no bo nie będzie mógł na przykład odejść. Więc tutaj co do tych kobiet bardzo często pojawia się ten właśnie powód, czyli znalezienie tego takiego idealnego mężczyzny, którego można w jakiś sposób kontrolować. Ponadto w sytuacji, kiedy taki mężczyzna osadzony jest w celi śmierci i czeka na wykonanie tego wyroku, taka kobieta może w jakiś sposób walczyć o złagodzenie tej kary i pomimo tego, że obiektywnie będzie to w zasadzie niemożliwe, to w takiej sytuacji może poczuć się bardzo istotna, bo walczy przecież o najwyższe dobro, czyli o życie drugiego człowieka. Wracając jeszcze teraz do żony Mariusza Trynkiewicza, to też z reportażu Justyny Kopińskiej i z wywiadu właśnie z tą kobietą możemy przekonać się o tym, że ona sama miała bardzo trudne dzieciństwo. W wieku 15 lat padła ofiarą porwania i zgwałcenia. Co ciekawe, ona na początku, zaraz po tym wydarzeniu, chciała, żeby ci sprawcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności, natomiast później jakby zmieniła zdanie, zmieniła jej się perspektywa, zmieniła jej się ocena tej całej sytuacji i wzięła winę na siebie i do tej pory jest przekonana, co też możemy przeczytać w tym wywiadzie, jest przekonana o tym, wyraża takie zdanie, że zdecydowana większość ofiar przestępstw seksualnych sama jest sobie winna tego, że tymi ofiarami się znalazły. Ona nie neguje tego, co zrobił Trynkiewicz, w żaden sposób nie twierdzi, że Trynkiewicz jest niewinny, że on tych czynów się nie dopuścił. Twierdzi natomiast, że Mariusz tych chłopców nie ciągnął na siłę do mieszkania. Mieli czas, żeby ochłonąć, zastanowić się, uciec. Nie zrobili tego. Ze znanych przestępców, którzy cieszyli się bardzo dużym powodzeniem, chyba na pierwszym miejscu należy wskazać Teda Bundy'ego. Niektóre źródła donoszą, że czasem otrzymywał on jednego dnia nawet 200 listów o tematyce miłosnej. Trudno mi sobie to wyobrazić, natomiast być może tak właśnie było. Jednej kobiecie się udało i była to Carol Ann Boone, prawniczka, która
Zakochała się w Bundym podczas jego procesu. Para wzięła ślub, a w 1982 roku, uwaga, Carol urodziła dziecko. Dziecko Teda. Ostatecznie związek jednak nie przetrwał. Para wzięła rozwód. Carol w 1986 roku zmieniła nazwisko swoje oraz dziecka i wyprowadziła się do Waszyngtonu, a 3 lata później jej były już mąż został stracony na krześle elektrycznym. Innym przykładem rozchwytywanego przestępcy był Richard Ramirez, seryjny zabójca, który pozbawił życia 14 kobiet. Podczas procesu, wchodząc na salę sądową, witany był bardzo entuzjastycznie przez swoje fanki, a następnie, kiedy przebywał już w zakładzie karnym, odwiedzało go nawet 10 kobiet dziennie. Jedną z nich była Doreen Leoy, która w 1996 roku wzięła z Ramirezem ślub. Mężczyzna został skazany na karę śmierci, a kobieta nie chciała uwierzyć w to, że dopuścił się tak okrutnych czynów i twierdziła, że popełni samobójstwo w momencie egzekucji swojego wybranka. Z bardziej współczesnych i europejskich przykładów można wskazać Andersa Breivika, który pomimo tego, że nie kryje się ze swoimi poglądami, które dość często nie są, delikatnie mówiąc, przychylne kobietom, to jednak na brak zainteresowania nie może narzekać. W samym tylko 2014 roku otrzymał on 800 listów o tematyce miłosnej, a podczas jego procesu 16-letnia dziewczyna poprosiła go, aby się z nią ożenił. Dużo było dzisiaj o kobietach, natomiast to oczywiście nie jest tak, że hybristofilia dotyka tylko i wyłącznie kobiety. Hybristofile, czyli mężczyźni, którzy odczuwają pociąg do kobiet popełniających przestępstwa, również się zdarzają. I wśród tych nielicznych artykułów, które w jakiś sposób dotykają tej materii, znalazłem jeden, który opisuje przykład Joanne Denei, która w 2014 roku została skazana przez sąd w Londynie na karę dożywotniego pozbawienia wolności za potrójne zabójstwo i 2 usiłowania zabójstwa i pomagało jej 3 mężczyzn. Pomagali ukryć zwłoki, zacierać ślady, ukrywali ją i na różne sposoby próbowali zwodzić wymiar sprawiedliwości. Jeden z nich był jej stałym partnerem seksualnym. 2 pozostałych w zasadzie nie zyskało na pomocy nic oprócz jej wdzięczności i uwagi. Byli ojcami, jeden z nich bez kryminalnej przeszłości, drugi skazywany jedynie za drobne przestępstwa przeciwko mieniu. Wszyscy 3 zgodnie stwierdzili podczas procesu, że byli zauroczeni Joanne i działali pod jej wpływem. I to na dzisiaj wszystko, bo zbyt wiele na temat hybristofilii nie zostało napisane, natomiast jest to jednak dość intrygujące zjawisko, więc uznałem, że podzielę się z Wami tym, co udało mi się znaleźć na ten temat. Dziękuję bardzo za uwagę, cieszę się, że byliście dzisiaj ze mną. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia jakiegoś śladu po Waszej obecności na kanale. A my widzimy się przy okazji kolejnego filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia.